Jesteś dziennikarzem, prawda? Pamiętam, wręczyłem mu kiedyś list od ciebie. Pewnie go przeczytał. Dzisiaj znowu był do niego list. Włożyłem go do skrzynki. To było pismo z muzeum. Pisma z muzeum nie przynoszą dobrych wiadomości. Pokaż mu ten list. Wiesz, on ma teraz spore kłopoty z poruszaniem się. To po prostu stary człowiek. Rozumiesz, co mam na myśli? Jeśli proszono by mnie o radę, to powiedziałbym, że powinien zobaczyć się z lekarzem. Tak, tak, właśnie tak. Drobiazgu, ale teraz nie mam już siły.
opuścił. Musisz dotrzeć tam za mnie. Zwróć jajko. Zanieś jajko białych ptaków z powrotem do Amazon. Błagam cię.
Muzeum de Historii Naturel. Biuro kustosza Eduarda Mulo. Co? Valembua? To znowu ty? No przysięgam, że... Mówiłem ci przedtem. Nie masz po co dzwonić. Plany wyprawy do Amerzon zupełnie nas nie interesują. Zupełnie! Zrozumiałeś? Nigdy nie mieliśmy ani potrzeby, ani powodu, aby zajmować się twoimi oszukańczymi przygodami. Tak więc błagam, przestań nas wreszcie zanudzać. Daj nam wreszcie święty spokój. Moi poprzednicy drogo zapłacili za zaufanie, jakim cię obdarzyli, i ja nie zamierzam podobnie skończyć. Słyszysz mnie? Posłuchaj pan, jestem poważnym uczonym. A teraz się pożegnamy i mam nadzieję, że raz na zawsze.
What?